Jedyny Zbawiciel. Nie ma w nikim innym zbawienia. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Napisał były ksiądz kościoła rzymskokatolickiego. Louis Vogel. Przyjdź do Zbawcy. Każda z wielu religii istniejących na świecie mówi o swym boskim pochodzeniu i wskazuje niezawodną jej zdaniem drogę zbawienia. Katolik pokłada całkowitą ufność swoim nieomylnym i jedyno zbawczym kościele. Wierzy, że założycielem tego kościoła jest Jezus Chrystus i że poza kościołem nie ma zbawienia. To samo widzimy u wyznawców wszelkich innych religii, u Mahometan, Braminów i tak dalej. Mahometanin na przykład wyraża niezłomne przekonanie, że tylko Mahomet uczył prawdy i tylko ten będzie zbawiony, kto jemu jest posłuszny. Miły przyjacielu, posłuchaj, co mówi Bóg w Piśmie Świętym. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Jeremiasza 17, rozdział 9, werset. Dlatego moje lub Twoje przekonanie w sprawach zbawienia duszy nie jest miarodajne, gdyż wiedza ludzka w tych rzeczach jest omylna i zwodnicza. Zanim przejdziemy dalej, zwróćmy uwagę na to, że zahipnotyzowany człowiek święcie wierzy w to, co mu hipnotyzer narzucił. Na przykład, że kawał drzewa to chleb. Kamień to bryła złota. Dopiero z chwilą ustania wpływu hipnotyzera uświadamia sobie swoją śmieszną pomyłkę. Dlatego, drogi czytelniku, nie pozwól się hipnotyzować ludziom, którzy nadają sobie jakieś nadzwyczajne znaczenie i chcą ci narzucić swoją wolę. Nie daj się wykorzystać różnego pokroju egoistom, gdyż są oni zwodzicielami, dążącymi do zaspokojenia swoich własnych wysokich ambicji, a ich celem ostatecznym jest Twój pieniądz. Tłok i pieniądze. Kler lubi tłok i Twoje pieniądze. Jeżeli zależy Ci na prawdzie i tylko prawdzie, jeżeli pragniesz pokoju z Bogiem tu na ziemi i życia wiecznego w domu Ojca w niebie, i jeżeli dzięki szczeremu sercu pozwolisz sobie uzmysłowić, że to nie religijna przynależność, ludzka doktryna, a jedynie wiara Bogu, to jest Jego Słowu, umożliwi osiągnięcie Twego celu, szukaj rozwiązania w Biblii. Ona jest Jego Słowem. Ona jest jedynym autorytetem, a jej prawdy są niezmienne. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Mateusza 24, rozdział 35, werset. Aby być szczerym i szukać jedynie prawdy, musiałbyś otworzyć ją najpierw na rozdziale 3 listu do Rzymian. Przeczytasz w nim, jaką ocenę wydaje Bóg o sercu każdego człowieka. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Rzymian 3, rozdział 12, werset. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzymian 3, rozdział 23, werset. Tak, to straszne. Dowiadujesz się o czymś, o czym być może
nie wiedziałeś i nie chciałbyś wiedzieć. Może w ogóle żałujesz, że o tym czytasz, bo napawa cię to beznadziejnością, oddala cię od Boga, zamiast zapewnić ci Jego bliskość i przychylność. Powodem tak wielkiego przepaści dzielącej człowieka od Boga, powodem zguby człowieka jest grzech. To nie Bóg zamierzał odepchnąć człowieka, lecz człowiek odwrócił się od Boga. Wszyscy zboczyli. Rzymian 3, rozdział 12, werset. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczyma. Rzymian 3, rozdział 18, werset. Depcząc Boże prawa, stając się nieposłusznym, nieuchronnie ściągnął na siebie Boży gniew. Depcząc Boże prawa, stając się nieposłusznym, człowiek nieuchronnie ściągnął na siebie Boży gniew. Bóg jest święty i nie mógł nigdy tolerować grzechu. Wyraża to bardzo jasno i jednoznacznie w swoim słowie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Rzymian 6, rozdział 23, werset. Albo inaczej, albowiem żołdem grzechu jest śmierć. A jego wyrok jest wciąż prawomocny. Czyżby więc los człowieka był nieodwracalnie przesądzony? Czyżby nie było już ratunku? Czytelniku, w tym momencie proszę cię, abyś odrzucił swe obawy i zniechęcenie. Bo Bóg w swym wielkim miłosierdziu zadbał o twe jutro, a nawet o twe szczęście jeszcze tu na ziemi. Zapewnił ratunek, z którego skorzystać może dziś każdy człowiek. Jeśli nadal szczerze szukasz prawdy zawartej w Słowie Bożym, należałoby teraz otworzyć je w innym miejscu. W tym samym liście do Rzymian w rozdziale 6, w drugiej części wersetu 23 czytamy: darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Inne fragmenty Pisma pouczają nas, iż jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Hebrajczyków, 10 rozdział, 17 werset. Tak, to Jezus Chrystus jest dziś gwarantem osiągnięcia przez ciebie przebaczenia grzechów, pokoju z Bogiem, życia wiecznego. On jest owym jedynym środkiem zaradczym, który może odmienić twój beznadziejny los. On przejednał Boży gniew, o którym czytałeś. On zapłacił za usunięcie wspomnianej już przepaści, jaka dzieliła człowieka od Boga. A zapłatą była jego krew, krew niewinnego, przelana za winnych ludzi. Jezus jest twoim zbawieniem. Jest tym, który przez wiarę chce zamieszkać w twym sercu i doprowadzić cię do celu.